Jesteśmy w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach. Odbywa się dzisiaj tutaj trzecia sesja naukowa Kraszewscy na Podlasiu. Najbardziej znanym Kraszewskim oczywiście był Józef Ignacy Kraszewski, chyba jeden z najbardziej płodnych pisarzy na świecie. Natomiast my chcemy pokazać obu Kraszewskich, bo w Romanowie mieszkał i Romanowem zarządzał Kajetan Kraszewski. Równie zdolny, ambitny człowiek, również pisarz, również malarz, astronom. W Romanowie było pierwsze obserwatorium astronomiczne. I chcemy zaakcentować ten fakt, iż przy boku Józefa Ignacego tutaj mieszkał również człowiek dla nas ważny, Kajetan Kraszewski. I w 200. rocznicę urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego w roku Kraszewskiego ustanowionym przez Sejm w 2012 tutejszej bibliotece, naszej bibliotece nadaliśmy imię Kajetana Kraszewskiego, właśnie brata, tak by tą postać bardziej pokazać i zaprezentować generalnie. Wisznice myślę, że dla Kajetana też były dość ważne, oczywiście najważniejszy był Romanów, prawda, ale były też ważne z tego względu, że tutaj Kajetan spoczął na starym cmentarzu. Właśnie jesteśmy po złożeniu wieńca, zapaleniu zniczy pod grobem rodzinnym Kraszewskich, ale w którym główną postacią spoczywającą jest Kajetan Kraszewski. Organizatorem tej sesji naukowej jest gmina Wisznice, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Lublinie oraz patronat dał starosta bialski. Takim cichym organizatorem i osobą, która bardzo wsparła tą organizację, jest pan profesor Feliks Szczerzewski, pomieszkujący między innymi w Wisznicach. Także jemu jesteśmy wdzięczni, bo to on nas zmotywował do tego, żeby tą trzecią sesję naukową zorganizować. Będą prelegenci naukowi z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ci, którzy Kraszewskim się zajmowali, będzie między innymi pan profesor Feliks Szczerzewski. Będą pracownicy Muzeum w Romanowie i również pracownicy Filologii Słowiańskiej UMCS Lubelskiego. Za wybitne zasługi, za zaangażowanie, za włożony trud historię, kulturę, za ciężką pracę Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił srebrnym, brązowym krzyżem honorowym pana profesora Feliksa Krzyżowskiego. Panie profesorze, bardzo proszę o przyjęcie krzyża honorowego. Tę konferencję organizujemy dyscyplinarnie, bowiem chcemy spojrzeć na właściciela dóbr w Romanowie, Kajetana Kraszewskiego, z pozycji oceny Kajetana jako ziemianina XIX-wiecznego. By zrealizować ten cel, zaprosiliśmy do udziału historyków, filologów, zaprosiliśmy także muzealników, publicystów, którzy wypowiedzą się na podstawie swojego warsztatu, swojej pracy, swoich źródeł w tym temacie. Chcemy także spojrzeć na Kajetana Kraszewskiego z pozycji, jak traktował swoich sąsiadów, jakie miał odniesienie do sąsiadów ziemian. Więc w tej kwestii też zwrócimy uwagę. Inny jeszcze wątek, który się będzie przewijać, to jest wątek postrzeganie Kajetana proponuje, tak jest w literaturze, poprzez pryzmat wielkiego Józefa, brata, najstarszego brata Kajetana. Czy rzeczywiście tak jest, czyli blask i cień, czy Kajetan jest w cieniu wielkiego brata? Zechcemy na to spojrzeć z pozycji dokumentów, które pokazują całkiem inną sytuację jako wzajemne uzupełnienie się braci, nie tylko tej miłości braterskiej, ale także w różnych kierunkach, między innymi w kierunku artystycznym. Zgodnie tutaj z inicjatywą organizatorów, duży udział też ma tutaj pan wójt gminy Wisznice Piotr Dragan, który zapowiedział wsparcie finansowe publikacji, która będzie naturalnym efektem, plonem. Dodam, że jest to trzecia konferencja i
mamy z każdej konferencji określone publikacje, także wpisuje się to w cykl konferencji tutaj organizowanych w Wiśnicach. A ten tytuł, dlaczego Wiśnice? Dlatego, że tutaj mamy grobowiec rodzinny Kraszewskich. Dodajmy też, że 11 lat temu decyzją Rady Gminy nadano tytuł bibliotece Kajetana Kraszewskiego, więc tutaj tym głównym niejako organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna imienia Kajetana Kraszewskiego. Ja jestem tutaj poprzez żonę niejako usytuowany w Wiśnicach, z tym, że moje życie zawodowe związane było od 1975 roku w Lublinie. Natomiast taki miałem pierwszy epizod 72-75, kiedy bezpośrednio po studiach podjąłem tutaj pracę jako nauczyciel w liceum, nauczyciel języka polskiego. Później zaś w ciągu utrzymywałem kontakty naukowe ze swoim zakładem, Zakładem Filologii Słowiańskiej, powróciłem właśnie do Lublina. Kraszewski jest, bym powiedział, nie moim zasadniczym nurtem badań, natomiast szerzej zajmuję się pograniczem polsko-wschodniosłowiańskim, pograniczem rozumianym jako też kresy dawnej Rzeczpospolitej. To główne moje zainteresowanie, z tym, że jako językoznawca aspekt językowy uwzględniam przede wszystkim, więc różne odmianki języka ogólnonarodowego są przedmiotem moich badań. I w tej chwili mam status profesora emerytowanego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej, ale pełnię też wiele funkcji, między innymi jako wiceprzewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i też w Lublinie jako wiceprzewodniczący Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk.